Pamięć Holokaustu w Krakowie, obciążenie czy przyszłość? Na to pytanie podczas debaty, która odbyła się 4 czerwca w aptece pod Orłem, starali się odpowiedzieć dr Edyta Gawron z Uniwersytetu Jagiellońskiego, senator Janusz Sepioł oraz Ryszard Kotarba z Instytutu Pamięci Narodowej. Odwracanie się od Holokaustu, to po pierwsze to milczenie byłoby jeszcze bardziej zauważalne, ale to jest utrata szans na udział w czymś, co jest nerwem współczesnego życia intelektualnego. Debata odbyła się w 70. rocznicę pierwszego wysiedlenia Żydów z getta krakowskiego. Wówczas zamordowano około 600 osób, a około 7 tysięcy jego mieszkańców wywieziono do komór gazowych Bełżca. Podczas debaty dyskutowano na temat form upamiętniania w Krakowie ofiar Holokaustu, ingerencji pomników w przestrzeń miejską. Należy upamiętniać i na pewno upamiętnianie jest kwestią przyszłości, ale przede wszystkim, i to najważniejsze jest pamiętanie, i wiedza o tym. To znaczy nie możemy upamiętniać tylko na zasadzie budowania pomników, bez jakby pokazywania historii, bez przekazywania wiedzy. W debatę zaangażowała się także publiczność. Często powracał temat niedostatecznej wiedzy o tych czasach. Poziom wiedzy jest jaki jest. Poziom wiedzy gimnazjalistów jest kiepski, ludzi z wyższym wykształceniem jest kiepski. Gdybyśmy zapytali ludzi przypadkowych na ulicy, żeby wymienili chociaż 3 królów polskich, którzy są na Wawelu pochowani, to sądzę, że dużo osób by miało z tym trudności. A co dopiero z taką trudną materią jak w ogóle okupacja, polityka okupanta, relacje polsko-żydowskie, tragiczny los Żydów, który budzi emocje i w społeczeństwie polskim jest odbierany jak jest. Wszyscy się zgadzamy, że trzeba upamiętniać, trzeba wracać do tej historii, trzeba się uczyć tej historii. To dlaczego mimo upływu 60 czy 70 lat od wojny, na przykład teren obozu w Płaszowie i to wielkie cmentarzysko nie zostało w odpowiedni sposób zabezpieczone, nie jest w odpowiedni sposób uhonorowane, nie jest traktowane właśnie jako cmentarz. To jest, myślę, taka dobra odpowiedź, dlaczego to dziedzictwo Holokaustu, czy dziedzictwo czasu okupacji jest czasem obciążeniem. Obciążeniem w kontekście na przykład inwestycji, w kontekście rozwoju komercyjnego. Temat Holokaustu podczas muzealnych debat będzie jeszcze powracał. Tymczasem zapraszamy na inne wydarzenia i spotkania, a najbliższe już 12 czerwca w Pałacu Krzysztofory.